Daj se luz! yoga rzeczywiście mi bardzo pomogła. Słuchaj, ty musisz z nas takie laski zrobić. Dobrze? Wy jesteście wszystkie laski. Mamy masę, czas na rzeźbę. Jeżeli bardzo boli, Nie to boli. znaczy, że jesteście ponapinane. Jakie to przyjemne. I poruszać. Oj oj, oj oj. Oj oj. Boże, no będziecie cudownie się czuły przez cały dzień. Daj se luz, a my sobie będziemy dawać dzisiaj luz i to widelcem. A na ten temat opowie nam instruktorka jogi Kasia Złotkowska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam was, wszystkie kobietki moje. A chciałabym, żebyśmy wystartowały naszą rozmowę od tego, żebyśmy my, mądre babcie, mm -hmm. wiedziały się i mogły się też mądrzyć w towarzystwie, <laughs> co, to co to jest, to jest naprawdę yoga i co kryje się pod tym pojęciem. To znaczy, jogę możemy rozpatrywać w ogóle w wielu aspektach. Tak? Możemy mówić o jodze jako filozofii życia, możemy mówić o jodze jako fizjologii, czyli usprawniania ciała dla dobrego samopoczucia. Ja akurat jestem zafascynowana tym tematem. Uwielbiam, ponieważ na jogę trafiłam, mam duże zmiany w kręgosłupie i trafiłam w bardzo złym stanie. Eee, czyli w dobrym momencie. W bardzo dobrym momencie, tak jest. I joga rzeczywiście mi bardzo pomogła. Eee, ja jestem zakochana w niej absolutnie, jeżeli chodzi o taką dbałość o siebie. Joga pracuje z hormonami, pracuje z oddechem, pracuje z integracją sensoryczną, czyli pobudza nasz mózg do tego, żeby się nie starzał, żeby wciąż był na pełnych obrotach. No a poza tym, no beauty, tak? Czyli... Wydłużone, piękne ciało, głębokie To no, Ty nam to znamie, wszystko miśni. musisz zafundować, wiesz, bo koniecznie. E, patrząc na ciebie, jestem zirytowana, że w ogóle można tak wyglądać. Powiem wam, że mm, Kasia naprawdę dzisiaj tutaj, przygotowując się do programu, e, rozwaliła mnie swoją e, formą, sprężystością, a jak widać, też e, z tego, co sama deklaruje, jest kobietą dojrzałą. E, w związku z tym, Kasiu, Słuchaj, ty musisz z nas takie laski zrobić, dobrze? Wy jesteście wszystkie laski. Wszystkie tak, kobiety mm -hmm. są piękne, wszystkie są świetne. La, laska, ja bardziej, tak, bardziej bezsię, patrzę... Wiesz. Dziewczyny, ważne jest to, że jak będzie zdrowe ciało, to będzie radość w sercu. Bo jak będzie. Bo Dobra, gorący, nie gorący, gorący. gadaj tyle, bo to tam, <laughs> słuchaj, dobra, będziemy nad tym... Powiem tak, jesteśmy Pracować. w procesie, My jesteśmy, większość z nas jest na etapie, że jesteśmy w połowie drogi. Bardzo to znaczy, dobrze. że mamy masę, czas na rzeźbę. Tak jest. Ale już w połowie drogi jesteśmy. Pół mamy zaatwiony. Ale ja chciałabym przejść do tego yy... widelca. Tak. Bo na swojej stronie również piszesz, że yoga jest y, dla każdego, mhm. prowadzisz akademię, a ja mam dla ciebie duże wyzwanie. Tak. Bo tak, twoja akademia jest jedna pod Warszawą. Tak. A ja chcę, żebyś nas nauczyła, w jaki sposób można skorzystać z mądrości i metod jogi, nie wychodząc z domu i bez instruktora. To I je... nie zawiązując się w supę. To jest w ogóle te supły są przereklamowane i niepotrzebne. Mamy robić tak, żebyśmy się świetnie czuły. I to jest najważniejsze. I teraz tak, jeżeli e, jesteście w domku, e, to ja bym zachęcała Was bardzo do tego, żeby się przede wszystkim poruszać. Dobrze, tak. Przechodź do tego widelca, bo ja nie wytrzymam. No to dziewczyny, widelce. W Ale poczekaj, dobra, tak. bo ja e, będę tłumaczyła. Dobra. Do czego to, to dlaczego? Tak. Dlaczego warto używać? E, banalna rzecz, widelec każdy w domu ma. E, nie bójcie się, widelec nie przebije skóry. Pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że same to robimy, więc ten opór będzie taki, żeby był przyjemny. Tak. Tak, I to słuchaj, jest ważne. Możemy się odstresować dzięki temu widelcowi tak. jak widelcom czy widelcowi jak rozumiem. Nie wychodząc z domu i robiąc to na fotelu. Dokładnie. To jest to, co tygrysy lubią najbardziej. No więc Jedziemy. trzeba używać. Trzeba Jedziemy. używać. Teraz e, chciałabym, żebyście wiedziały, do czego to w ogóle Właśnie. służy. E, jest taka metoda w terapii, klawiterapia, do których używa się gwoździe. Też nieostre, ale chodzi o odreagowanie centralnego systemu nerwowego. Czyli jak już nam się głowa zagotuje, to przechodzi to na ciało i ciało robi się spięte, i my się tak. słabo czujemy. A Klawi terapia, czyli te nasze widelce domowe. Dom te gwoździe lecznicze. Dokładnie, będzie nam rozluźniać atmosferę, tak? I teraz ja zaczynam zawsze od głowy. Wiesz, pogrożenie komuś widelcem <grym> atmosferę nie rozluźnia, a w, dobrym, w dobrych manierach mówi się, że nie bawimy się sztućcami, ale tym razem sztuczce mają trochę inną rolę, tak? tak Dobra. Jest, gwoździe, tak mamy gwoździe. Ja proponuję, żebyście miały krótką dźwignię, tak? Żeby nie chwytać tu, bo będzie ciężej, łapka Czekaj, będzie zaraz, boleć. To to znaczy... Dziewczyny, lećcie tu. po widelce. Lećcie po widelce. Ja w zapowiedziach sugerowałam, żeby mieć przygotowane. Ja w ogóle czyli... nie biorę pod uwagę, że z nami nie ćwiczycie. Koniecznie. Nie, wszystkie lecimy po tak. widelce, to już żeśmy poleciały. Tak. Kochana czyli, czyli chwytamy? krótko chwytamy. Krótko chwytamy. No wygodnie. Tak jak nie wolno przy stole. Dokładnie. <głos> <głos> Uczymy dobrych manier. Tak. Tak, i teraz jak popatrzycie na głowę, to mamy środek, tak? I od mamy. tego środka będziemy szły w kierunku szyi. I jak za też, też, ale no właśnie, podzielicie sobie głowę na pasma, czyli idziemy od skroni no. tutaj za ucho aż do centralnego. Tu na wysokości ucha jest tak zwane pasmo ruchowe, czyli te wszystkie bolączki z szyi, z barków, to jest bardzo ważny rejon, no żeby odrazywać naprawdę. Jezu, ale czory. Będzie jak super. Jak słuchaj. Będzie super. Będziemy bać poter. jeszcze, dziewczyny, bardzo ważna rzecz. Czoło nam się zaczyna y, marszczyć, czyli tak. powstają zmarszczki. Tak. No i botoks. Jak się napina mięsień czołowy, czepieć ścięgnisty i podstawa potylicy. Czyli mało, że zrobimy dobrze dla czy mięśni. Czy masz botoks, czy masz takie gładkie czoło od Mam jogi? Mam takie od jogi twarzy. Ja jeszcze coś zrobię zrobić. Twarz. O, kochana, to dwa lata z nami popracujesz. Jedziemy dalej. Dobra, no właśnie. I, te, jedziemy, jedziemy. I teraz te widelce będą też rozluźniały czoło, tak? Idziemy. Idziemy od wierzchołka głowy. O, Przykładamy tak. do tego środka. Tak, żeby Dobra. znaleźć miejsce. O, I, teraz, to fajne. I teraz dziewczyny, idziemy w dół. Hop, hop, hop. Nie kujcie się mocno. Wyczujcie sobie, na ile się ukuć, a matko, na ile nie jakie to dobre. Jeżeli bardzo boli. Nie to boli? znaczy, że jesteście ponapinane. A Jeżeli trochę. jest w miarę... bardziej na czubku niż na bokach. Czyli szczepieć ścięgnisty. To o, trzeba to o, To Ja mam Koniecznie. Czepiec ścięgnisty. Słuchajcie, o, i znacie. Boli mnie tu z tyłu. O. Czyli te przyczepy, może ja tu, o, w tą stronę, te przyczepy, tu tak, są ja przyczepy mięśniowe i to jest ból No środku i barku. między uchem a tym Mniej. nie bardzo. No Dzień, właśnie. Dobra, i jedziemy taki. Teraz, dziob, dziob, tak, dziob. Wy sobie obkuwajcie głowę, a ja wam tłumaczę dalej. Tak. No, i teraz na przykład znalazłyście jakiś punkt, który was gdzieś boli. Tak. To sobie ten widelczyk wbijamy i takie lekkie kółeczka Oku, robimy. Mam. O właśnie, i tu trzeba o, lekko pić jakie to przyjemne. i poruszać, tak? U, wow. No właśnie, i jeżeli obserwujcie, jeżeli puszcza ten ból. Puszcza. No to świetnie. A jak się uczycie. Czyli robimy kółko, dopóki nie puści. Tak. Ale to będzie przyjemne. Podem Ale to jest, jest bórze, bardzo przyjemne. No, taką lekkość. Ojej. Tak. Dobra, i teraz idziemy dalej? Tak. O, I tu mnie na środku boli właśnie. No to jeszcze piećniki. I tu kółka zaraz To Koniecznie ma to trzeba, tak. To już wiemy. Czyli dzielimy się, a tam, gdzie boli, robimy kółka. Tak. Super. I teraz to można, zaczynamy od głowy, ale nie kończymy na głowie. O. Tylko bawimy się dalej. Tu jest taki mięsień. Ciekawe, dokąd zejdziemy. <laughs> Możemy ale. daleko ale. iść. <laughs> uh, Lubieżne babcie. Do sypialni, słuchaj, wystartujemy dzisiaj. Do starego. Uh, uh, uh. Powiemy, teraz będzie inaczej. A. Dobra, jedziemy. Słuchajcie, tutaj jest taki mięsień, mięsień obojczykowo-sudkowy. Jego jest łatwo złapać i on jest bardzo często bolesny, ale tak bolesny, bolesny. Widelec. I lecimy mostkowo-obojczykowo-sudkowy, czyli tutaj taka boczna część szyi. Ojojoj! Oj, oj. Oj, oj, oj. I do obojczyków. Błagam No, Obojczyki to jest, nie, ale tu bliżej uszu jestem. Mm -hmm. też kocham ten mięsień. Tak. Mm -hmm. Czyli trzeba go nakuwać. Tak. To jest taka mocniejsza praca, ale też, zobaczcie, to są takie piłeczki. Często takie piłeczki w ogóle mają. Albo dla zwierząt. No. Tak. Yy, I to. Jest taka delikatniejsza forma, nie? Że można Ale, się. Posmierać. Czyli dziewczyny, idziemy do sklepu zoologicznego, tak kupujemy jest. sobie taką kolczastą piłkę dla psa i Bo jesteśmy wiem. przez to zdrowsze, a jakie to jest przyjemne. No właśnie, i to można a, dekol, a Ktoś tam to może robić? Oczywiście. Oj, Zawsze. No. A, panie rezysorze, ja zamawiam dzisiaj sobie takie numery. Dobra, piłeczkę mamy. Tak. Czy widziałyście, żeby gdziekolwiek w świecie była tak fantastyczna, prosta? E, prosta porada, czy proste wskazówki no. na lepsze samopoczucie. Jak powiedziałam, kto chce, znajdzie sposób. Ja Wam znalazłam, a kto nie chce, znajdzie powód. Ale widzę, że jest nas tak dużo, bo jest nas już prawie tysiąc e, osób, że raczej jesteśmy z kategorii, kto chce, znajdzie sposób. Kasia nam znalazła e, sposoby na relaks mhm. widelcem, Zdjęcie, zdjęcie napięcia punktowego. Bardzo zdjęcie ważne. Masujcie tak. się, dziewczyny, żeby potem można było pojechać z dzieciakami, z wnuczętami na rower, na, I rower, i na baw... się z nimi bawić. Dokładnie. Dobra, ale posłuchaj, masz tutaj jeszcze po pierwsze coś w woreczku. Co A to za Tu techniki? to właśnie ja bym chciała Wam pokazać, że możecie sobie w domu też o beauty. Zadać. Czyli taka yoga beauty. No czy takie odprężenie, bo to co na, w ciele, to na twarzy. To Krótko prawda. Mówiąc. To Jak prawda. mamy źle, 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 odżywianie, niedobory suplementacji, napięte ciało, twarz no, bo nam wszystko pokaże. I teraz żeby I skóra pięknie wstać. Dokładnie, pokaże. dobrze. Ja mam akurat żeby pięknie wstać. Nie wiem, co to oznacza, żeby pięknie ja wstać, wstać, ale próbuj no. Pięknie wyglądać. Aha. Ale Słuchajcie. można też na przykład z łóżka Pięknie wstać, albo wstać jak słuchaj e, klubzdra, albo wstać z gracją pod tytułem hopnóżeczki, szlafroczek i wiesz, powieje wielkim światem. A jak? Dobra. <laughs> to masz? jest głasza, ale nie musicie tego mieć. Ja tylko przyniosłam, żeby pokazać, natomiast macie łyżki w domu. I Aha. teraz popatrzcie, łyżkę do lodówki. I to serduszko to jest taki kamień do masażu. To jest jaspis? Co to jest? Tak. No. My myśmy kiedyś ja pokazywałam takie rolerki. Role, to makażu. jest z tej, z tej grupy. Dobra, Ale, ale wolę ale sza, łyżkę można... możemy użyć? Właśnie łyżkę. I te, a, tylko a, a, włóżcie do lodówki, żeby była zimna, bo to jest ale fajne. Ale lodówki nie zamrażarki. Nie. Włóżcie łyżkę, czyli na przykład. włożyć na noc, a rano sobie Dokładnie. Na... Dobra. To I teraz od czego popatrzcie, jaką łyżką mogę być piękniejsza. Często mamy problem z limfą, czyli tak. z opuchnięciem oczu. Tak. Łyżka, ja pokażę nagłasza, ale to samo możemy zrobić łyżką, tak? Popatrzcie, przykładam sobie od wewnętrznej części i teraz przesuwam łyżką w kierunku kanału i odprowadzam limfę. Banalny sposób, tak? Czyli znowu, hop, przykładam i ściągam limfę w kierunku uszu. Tu jest kanał limfatyczny i tu trzeba odprowadzić tą limfę, tak? Z oka, niech ona sobie pójdzie i zejdzie w dół. I tutaj to samo. I jak zrobicie taki fajny masaż, nie tylko ja teraz nie mam poślizgu, więc ona się trochę zacina. A warto sobie... na przykład oliwkę wcześniej położyć trzeba. sobie na buzię? Nawet trzeba. Trzeba, na nawilżyć. Nie, nie chodzi o to, żeby skóra była tłusta bardzo, bo wtedy będzie wszystko Co się ślizgało. oliwkę. Albo może być oliwka, tylko żeby nie było za dużo tej oliwki. Może Trosetka. być zwykły krem. Nakładacie Trosetka. krem na buziaka. Żeby trochę poślizgu. Żeby tej skóry nie rozciągać. Dokładnie. I tak samo od całego buziaka możecie odreagować, odstresować Takim masażem na zimno, boże, no będziecie cudownie się czuły przez cały dzień. Tutaj Ula pisze, że zabraknie piłek w sklepach zoologicznych, będą mieli kompletnie niejasny wzrost sprzedaży kolczastych piłek dla psów. Kasiu, bardzo Ci dziękujemy ja za te wskazówki. Ja najbardziej lubię rzeczy, które są banalne mhm. i naprawdę trudno znaleźć powód, żeby nie. Tak. Bo nadziobanie się widelcem, czyli klawiterapię, tak. e, trudno znaleźć powodu, powód, żeby nie. Na piłeczki trudno znaleźć powód, żeby nie, na łyżki trudno znaleźć powód, żeby nie. Więc ja Was, moje kochane, załatwię, bo Wy mi zawsze piszecie powody, żeby nie, a ja Wam będę pokazywała sposoby, żeby tak. I takim sposobem dzisiaj właśnie na poprawę samopoczucia była nasza Kasia, z okay. którą pogadamy o tym, jak możemy być cyklicznie powiązane węzłem miłości. Dobrze, Kasiu? Tak. Jak najbardziej, ja chętnie. Dziewczyny, bo musimy działać i musimy się wspierać, prawda? A, a wejdźcie sobie na stronę www.zaciszejogi.pl przez j. i tam zobaczycie, jakie fajne zajęcia też Kasia oferuje. A jak wejdziecie w taką zakładkę wyjazdy, to już Wam nic więcej nie powiem, o czym będziemy z Kasią rozmawiać.